Radni powiatu wojcharowskiego po raz kolejny spotkali się w siedzibie starostwa. Jednym z punktów obrad było wprowadzenie zmian w budżecie, a to za sprawą udziału w unijnym projekcie. Dajemy warunki, by wzrastali lepsi, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas 1-3 szkół podstawowych specjalnych powiatu wojcharowskiego. Wicestarosta Jan Domański przedstawił dość pozytywnie dane dotyczące szkół pod zarządem powiatu. Wskaźniki są na wysokim poziomie i one odzwierciedlają poziom nauczania w naszych szkołach, które prowadzi powiat wojcharowski. Ja jestem z tego zadowolony, bo to dowodzi, że jest dobra kadra, mamy bardzo dobre warunki w naszych placówkach, no i mamy bardzo dobrą młodzież. Niczym bumerang powróciła sprawa likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej w Strzepczu. Zarząd planuje przekazać ją Kaszubskiej Fundacji Rehabilitacyjnej Osób Niepełnosprawnych. Fundacja rozpocznie oficjalnie swoją działalność jako placówka niepubliczna, rehabilitacyjno-opiekuńczo-wychowawcza od 1 września 2012 roku. Do szkoły będzie uczęszczało od 15 do 18 uczniów dowożonych z terenu powiatu wojcharowskiego i kartuskiego. Ponadto radni podjęli uchwałę dotyczącą swego uposażenia, czyli diet. Nieoficjalnie mówiło się o zmianie ich wysokości, jednak wicestarosta dementuje te plotki. Nie będzie ani żadnych podwyżek, ani żadnych obniżek. W całej zmianie chodziło jedynie o wypłatę grudniowych diet przed nowym rokiem. Ułatwi to pracę księgowym, którzy muszą zamknąć dany rok budżetowy. Udzielono także dotacji na prace konserwatorskie w kościele w Luzinie. Wybrano również biegłego rewidenta, który zbada sprawozdanie finansowe powiatu. Kolejna sesja już za miesiąc.